Upał nie powinien nam dzisiaj doskwierać, ale parasol może się przydać. Na termometrach 26 stopni. Małgorzata Broszewska-Palenik, zapraszam na poranne wydanie informacji. Ojciec Święty Franciszek wczoraj po południu przejechał tramwajem spod Pałacu Arcybiskupów Krakowskich na Błonia z grupą niepełnosprawnej młodzieży. Dzisiaj o godzinie 16:45 bodajże było ogłoszone przez pana prezesa, kto jedzie tramwajem. Zakręciła się łezka wokół i powiem, że no jest to strasznie duże wzruszenie. Nie dotarło to jeszcze do mnie wszystko, że to był papieski tramwaj. Myślę, że po pewnym czasie dopiero wszystko jakoś podociera. Ojciec Święty nic do mnie nie powiedział, ale po prostu wzrokiem i gestem no odebrałem to jako po prostu podziękowanie za to, co się wydarzyło w tym tramwaju, czyli za jazdę. Odszedł Ojciec Święty Franciszek, wręczył nam pamiątkowe różańce. Jest to po prostu pamiątka na całe życie. No cóż, dla mnie jest to niesamowite wyróżnienie, że mogłem tym tramwajem jechać, że to jest wydarzenie właściwie historyczne. Ruch na krakowskich ulicach w czasie Światowych Dni Młodzieży wyraźnie zelżał. Po mieście jeździ się płynnie i bez korków. Tylko w centrum i na trasach przejazdu papieża należy się liczyć z utrudnieniami. Pamiętajmy, że mamy też linie korytarzowe, które będą nas dowoziły jak w poprzednie dni. One będą obsługiwały też całe miasto. Natomiast musimy się też liczyć z tym, że stopniowo pielgrzymi będą już zaczynali napływać w rejon brzegów. Niektórzy zaczną tam już napływać w piątek wieczorem i przez całą sobotę czekając do niedzieli, co może oznaczać, że właśnie w tym rejonie strefy trzeciej wieczorem będzie wzmożony. Na pewno wielu z Państwa zastanawiało się, co znajduje się w żółtych, niebieskich i czerwonych plecakach pielgrzyma i czy zostały one przydzielone według jakiegoś specjalnego klucza. Dlatego nasi reporterzy rozwikłają dla Państwa tę zagadkę. Jak przygotowaliśmy pakiet, chcieliśmy, żeby młodzi ludzie wyglądali kolorowo, jak również kierowaliśmy się kolorami SDM-u, czyli to jest czerwony, żółty, niebieski. Dlatego mamy jakby trzy rodzaje pakietów. One składają z tych samych rzeczy, tylko się różnią kolorami. Także tutaj tak naprawdę zasada jest losowa, czyli kto dostanie jaki pakiet, jaki kolor. Albo sobie wybierają, mogą się wymieniać, albo po prostu są już takie od góry przypisane. Wolontariusze wszyscy dostają niebieski. I w pakiecie, pakiet jakby taki sam plecak pielgrzyma składa się z właśnie samego plecaka, z szaliku ręcznika, który jest również takim elementem promocyjnym, z pelerny przeciwdeszczowej, opaski, taka, która również służy do odmawiania koronki Bożego Miłosierdzia, jak również chustki wielopunkcyjne na głowę czy na rękę, taką, żeby chroniła przed słońcem. Wolontariusze dostają troszeczkę rozszerzony pakiet, ze względu na to, że pełnią funkcję, służbę, to muszą mieć specjalne koszulki, które pozwolą ich zidentyfikować, że są wolontariuszami. Do tego specjalne czapeczki na głowę też, żeby byli widoczni. Oraz takie przedmioty, które pomogą im w służbie, czyli bidon na wodę czy notesik, który pomoże im zapisywać informacje. Niebawem każde dziecko będzie mogło się poczuć jak Indiana Jones i odkrywać starożytne skarby. A to dlatego, że przy Muzeum Archeologicznym powstanie plac zabaw, w którym znajdą się jaskinia, szałas, chata i kamienica. Ten plac zabaw będzie nawiązywał swoją stylistyką do Muzeum Archeologicznego. A zatem będziemy mieli swego rodzaju opowieść o czasach osadnictwa ludzkiego. Zacznie się on jaskinią, która jednocześnie będzie taką górką wspinaczkową dla dzieci. Potem przejdziemy do szałasów, które będą zjeżdżalniami, a na końcu czeka na dzieci już budowla bardziej znana, czyli kamienica, ale nie taka zwykła kamienica, tylko kamienica, która jest jednocześnie huśtawką. Centralnym miejscem w ogóle placu zabaw będzie taki swego rodzaju rynek. Na tym rynku dzieci będą mogły się pobawić w takie zabawy, które wymagają większej przestrzeni. Takie zabawy, które są już zabawami grupowymi, można powiedzieć. Tam też będziemy chcieli prowadzić jakieś na przykład animacje, jakieś warsztaty dla dzieci. Także myślę, że to rzeczywiście będzie taka realizacja, która zadowoli nawet najbardziej wybranych mieszkańców. W przedpołudniowym wydaniu informacji to już wszystko, a na kolejną porcję najświeższych wiadomości zapraszam wieczorem.